No i myśmy w 51 dowiedzieli się, że nas wysiedlą. No naturalnie rodzice wszyscy płakali. A jeszcze była taka śmieszna sytuacja. Moja babcia była, z ojca matka była, mieli gospodarstwo i tam mieszkali. I przyszła cyganka, śmiesznie, bo z dzieckiem. I mówi do mojej babci, mówi, żeby dała mleka, coś tam dla niej, do tego. A ona mówi, dobrze, chodź, dała tam, bo oni mieli krowy. I tego, i dała tam tą cygankę, przyjęła. I ona mówi, ja ci powróżę. A moja babcia bardzo była taka pobożna, on to wiesz, tam zawsze ten nasz zameczku zawsze chodził, tam jakiś szedł, to odwiedziny, to zawsze tam do babci wstępowali. I tego, i mówi, a ona mówi, ja nie wierzę w żadne czary. A ona tak wzięła, popatrzyła się na nią, mówi, ty nie umrzesz w swoim domu. Ty nie umrzesz w swoim domu. A ona mówi, ta bój się Boga, to ja dopiero przyjechałam, dopiero uciekaliśmy, wróciliśmy, ile, 2 lata, czy ile to było. I tego, i po jakimś czasie właśnie w 51 zaraz nam ogłosili ten wyjazd, no płacz, naturalnie już nikt nie sadził ani ziemniaków, to co zasieli, to jeszcze było. I tego, i mówi, i faktycznie, że ona nie umarła, bo wywieźli ją aż w Koszalińskie, no i tam zmarła babcia. Ale zawsze wspominała, ta cyganka, ona mi przyszła, mówi, powiedziała, że ja nie umrę u siebie, mówi, a ja już byłam taka szczęśliwa, że ja przyjechałam do Bełza. Tu przyjechałam, tutaj przyjechałam w listopadzie. Ten dom był, no był dom. Jedna kuchnia tylko była po tamtej stronie i pokoik, no to myśmy tam przyjechali, a tutaj nie było, tu była jedna taka hala, jakby to powiedzieć, no, na sprzęt, na służenie, na jakiś magazyn, na jacyś. No i w nocy przywieźli nas samochodami, no to tam przy torach stał dom i akurat nie mieszkała, puszczołowce mieli, babcia ta puszczołowska, ta długowieczna, i ona nas przyjęła, mnie i Mariana, i nas tam ułożyła do łóżka, bo tutaj nie było w stanie, bo to przy wejściu był taki dół metrowy, może więcej, głęboki. I także nawet nie było, no każdy czekał do dnia, nie? A mama poszła do tego domku obok tutaj, gdzie Halinka mieszka. I tam był już, Lewiccy byli, też z Bełza byli i ktoś jeszcze, nie wiem. W każdym razie, że Lewicki, ten Hanki mąż, siadł i płacze. A moja mama przyszła i mówi, czego ty płaczesz? To słuchaj, ciemno, zimno, wszystkie rzeczy wyłożone na polu, a ja jestem głodny. A ona mówi, czekaj, mówi, chodź, tu jakieś mieszkanie jest. I mama poszła, podpaliła pod kuchnią, zaczęli grzać się tam i dopiero do rana dosiedzieli tak. I rano dopiero oni poszli tam na górę, aż tam dom dostali i zaczęli się, no, od zera. Nie mieli pracy, nie mieli, tylko te zasoby, które ze sobą zabrali. No to jeszcze jakieś tak można było. A ja, jak byłam, jak nas mieli przysiedlać, to przyjechały zespoły takie i była wtedy Zylska, czy Mirska, któraś tam. Wiem, że pamiętam tę pieśń, która ona śpiewała i występ był, no i nie wiem, który tam z naszych tych władz był, bo to w Sokolni było to spotkanie.
No i myśmy tam właśnie byłam na tym spotkaniu. Ja wszędzie chodziłam na wszystkie spotkania. I na przykład w Krystynopolu koleżanka moja miała tam rodzinę i mówi, chodź, jedziemy tam. I tam było też spotkanie takie z tymi przesiedlonymi, bo chcieliśmy się cokolwiek dowiedzieć, nie? Ale bardzo to nieprzyjemne było, bo przyszli ludzie i mówią, że Ukraińcy z nas się śmieją. Śmieją się, że Polaku, czy cię śpiewają, mój Polaku, czy ci nie żal opuszczać rodzinne strony. I także, że to też było takie nieprzyjemne dla nas. No, no ale co zrobić? Nie było wyboru. Nie było wyboru. Musieliśmy, a jeszcze moja nauczycielka, ona jeździła do Uszczyk na wczasy. Jeszcze jak była młodą i jeździła z mężem tutaj, ponieważ tutaj jakiś, nie wiem, ukraiński ksiądz chyba był tutaj na No ty był wiesz nasz, coś. ten Zbędrzanski nasz, No. ten skupowany w kaplicy, gdzie nasza ziemia jest. Zbędrzanski Michał. No. Bałabajka przy domek był. No może. Ja dokładnie nie No wiem. W to tak, każdym razie ona mówiła i mówiła, słuchajcie, tam się rodzi tylko jęczmień i ziemniaki, ale nie ziemniaki takie, że się niosły jak drzewo na takie duże, takie malutkie. Tam się nadaje, mówi, tylko na turystykę, ale żyć tam, ona, ale mimo to ona przyjechała razem z nami tutaj. Ale mówiła, to nie są dla nas tereny dobre, żeby no, tak to jest. A co jeszcze chciałam powiedzieć, bo te życie tak się toczy bardzo różnie. Nieraz słucham różnych ludzi, którzy dyskutują i tam myślą tak, inaczej. Ja to myślę całkiem inaczej. Na przykład mojej mamy brat, ten najmłodszy, on był taki sprytny. Jak te rozruchy zaczęły się, to więc on pojechał do Jarosławia, żeby tam coś bliżej się dowiedzieć. I mówi tak, jak wrócił, uciekajcie, tam jest, zajmą się wami, nie zginiecie tam. A mój tato postawił nowy dom drzewiany i nogi założył na łóżku. Ja nigdzie się nie ruszam, nigdzie się nie ruszam. Mówi, ja tu nie będę, ja będę tu do końca. No i nic, no to, ale on pojechał, mówi, słuchaj, jak tego, to jedźcie. I ten najmłodszy brat nas jeszcze odwiedził, jak myśmy wyjechali do tej Rokietnicy i nas tam raz odwiedził, ale miał trochę szczęścia, bo w tym czasie była łapanka niemiecka. I w tej łapance jemu się udało jakoś wszedł do pierwszego lepszego domu i udało mu się. A on już szykował się iść na Kraków, bo przyszedł się pożegnać i mówi, ja idę, mówi, pójdę na Kraków, będę chciał się przedostać przez granicę i będę chciał się dostać do Francji, do brata. No, ale w międzyczasie, jak on tam w jakiś sposób go złapali. Kto złapał? Czy to było już po stronie, czy to Niemcy? Nie wiem. W każdym razie, że on, jego złapali i on się znalazł w wojsku, że walczył pod Monte Cassino. Jego wciągnęli do wojska, bo on, no był, on był żołnierzem i sprytnym był, nie? I był ranny pod Monte Cassino, także miał tutaj, też nie wiedziałam, dopiero ta córka przyjechała, mówi, że w szyję był ranny. Czyli jeden walczył pod Monte Cassino, a jeden walczył pod Lenino. I ten walczył, i ten walczył. O tą Polskę ja mówię. Także to nie można sądzić ani tak, ani tak. A tu przyjechaliśmy, to wiadomo, że nie było nic. No. No ja poszłam do szkoły, bo to pierwszy rok do liceum, zimno było,
nie było ogrzewania, nie było niczego, dopiero zanim to uregulowali. A chłopcy na przykład, którzy byli z Czarnej czy z tamtych terenów, no to podwozili na saniach, kto tam miał, to grupami jakoś, zanim się internat uruchomili, żeby ci chłopcy mogli być. No, no u nas w klasie było 64 osób, a do matury doszło tylko 12. Także wszystko się potem ci, co byli po 2 lata po tym, to dostali pracę po prostu w biurach, bo potrzebowali dużo pracowników tutaj, a nie było tych ludzi. Ludzie mieli nauczycieli, mieli ludzi wykształconych. Mój tato miał 5 klas szkoły podstawowej, w Bełzie skończony. On tam uczył się języka polskiego, języka ukraińskiego i języka niemieckiego. I pomyśleć, że po wojnie 70% Polaków nie miało wykształcenia, żadnego. 70% Polaków. Także jak ci przyszli i zaczęli pracować na przykład u nas, w moim zakładzie, gdzie ja byłam, przyszli chłopcy po wojsku. Ta, wiesz, nie będę już nazwiskami mówić, musieli skończyć 8 klasę w Kruścienku. Była uruchomiona tak i tych trzeba było po prostu, kto chciał. No. Ale jest różnych takich przeżyć, że nieraz się wspomina, nieraz myślę, ludzie tak mówią inaczej. Ale różni. I Ukraińcy też byli. Różni Ukraińcy. Ja miałam uczulenie nawet na język ukraiński. Pierwsze spotkanie, jakie było w Kruścienku, po przyjeździe tutaj, bo chcieli jakoś tych ludzi trochę pogodzić, jakby, bo to była, przecież u nas to była naprawdę nienawiść do tych Ukraińców, nieprzeciętna. Przyjaźni zrobili wtedy. No ja byłam na tym przyjeździe i widziałam, jak tam przychodzili brat, już też, co mieli rodzinę po prostu i te rodziny, jak oni płakali, myśmy z szpalerem stali. A każdy płakał tak. O 6 godzinie był koniec i wszyscy oni nie bardzo chcieli iść, ale to oni byli tam, było wszystko ustawione. I wszystko musiało wrócić, był taki most zrobiony. Tak. I jeden płacz był tam. No jeden płacz. I potem drugi raz zrobili takie spotkanie sam po drugiej stronie granicy. Tak, to myśmy tam byli. No ale to różnie. No ja też różne rzeczy miałam już jak po 40 latach, jak pojechałam tam pierwszy raz. Moja mama jak wyjeżdżała z domu ostatnim samochodem, strasznie płakała. Tak płakała, mówi, popatrz, myśmy już tyle razy i znów musimy uciekać. I znów, ale to przeszło. Byłam też na ostatniej mszy na zameczku. Mam to zdjęcie, ale to zdjęcie tylko tam, w tamtym domu mam, bo tutaj nie mam dużo. No, a co chciałam powiedzieć? Chciałam to zdjęcie pokażę, jak myśmy przyjechali, jak to wyglądało, ponieważ... A tu repka mamy, powiedz. Tak, to jest repka mamy i tak zachowały się te zdjęcia nam tutaj. Tej torebce. To jest mój dom, do którego nas przywieziono i tak wyglądał. I tu jestem ja i moja mama przed domem. No i następne teraz. Teraz następne jest zdjęcie i dalej. Tutaj też tak samo, tylko w innej pozycji. Tak, i następne, tak. I tutaj też tak samo. A tu już ja sama, tak
stoi. Ze zdjęć mamy jeszcze tutaj, to nie wiem w którym to roku, ale to zdjęcie przed zakładem mleczarskim, wszyscy pracownicy, którzy i ja tu jestem też. To nawet w telewizji było to zdjęcie. Dobra, i następne. Tutaj mam spotkanie, pierwsze spotkanie w Krościenku. Polsko-ukraińskie. Polsko-ukraińskie, tak. To jest pierwsze spotkanie i zostało zdjęcie. Tutaj jest procesja i pokazana jest szkoła nasza w Uszczykach. Ona stała była, tylko z tym, że nie była ogrzewana, zimno było tam. Który to mógł być rok? Który, no ja w 51 zaczęłam chodzić, 4 lata byłam, a to nie mam pojęcia, bo tu zdjęć nie jest podpisany. To mam takie zabytkowe zdjęcie, ostatnie. Ostatnie zdjęcie przed wyjazdem, są to nasi sąsiedzi. No to bardzo byli zżyci z nami, z moją mamą i mniej więcej były no, bardzo zaprzyjaźnieni. I tutaj jest chłopczyk, którego matka zmarła i ta pani, bo to było dziecko brata i ona tego wzięła na wychowanie. I ponieważ on, ten brat jej, ożenił się z jakąś Niemką, już jak nas tego przysiedlili, to ten chłopak został i prawdopodobnie wykształcił, że był pilotem. A ta dziewczynka, to jest moja rówieśniczka. Ona przyjechała po 50 latach, spotkaliśmy się w Bełzie, w moim domu. I to było tak niespodziewane, że ta jej mama, ta, przyjechała na wózku inwalidzkim. Ona już miała ponad 90 lat. I to było takie naprawdę szokujące. No, ja byłam w swoim domu, piłam kawę, a ta moja pani, co tam mieszkała w moim domu, i chyba Polaki przyjechali. No więc ja wyszłam i tak ja się patrzę, a to Władzia jest ona, a ona przyszła i mówi: wie pani, ja tutaj mieszkałam w tym domu. A ja się śmieję do niej i mówię: nie, ty tutaj nie mieszkałaś. Ty mieszkałaś tu obok. Popatrz, to okno zaglądałaś zawsze do mnie. Co było naprawdę takie, po 50 latach myśmy się spotkały, tak. Takie jedyne. No tutaj nie wiem, co tu mówić, to jest... Przedłożyć te zdjęcia, o. O. To jest małżeństwo. To jest... Mamy brata, syn najstarszy, który przyjechał, bo był na Sybirze i wrócił i był tu w tym, no, w Polsce i najprawdopodobniej ta Agata może być jego córką. Rozumiem. Dlatego to daję ją. Ale zobaczymy, może kiedyś zadzwonię, jak dostanę do niej, bo ona żyje, on już nie żyje. Na przykład miał... Ten pan z prawej strony? To jest on, jak był młody. Aha, to ten. Ze szkoły. A to już jak w wojsku był, on miał szkołę budowy instrumentów muzycznych, pianina, i on był konserwatorem w wojsku. Aha. Wszystkich instrumentów. I to państwo nazywają się? Dworzak. Państwo Dworzakowie. Edward. Edward i? I Katarzyna.